Międzynarodowy Dzień Kobiet przypada 8 marca. Tradycja świętowania tego dnia ma już 111 lat. W Policach dzień ten celebrowała między innymi Rada Osiedla nr 2. 8 marca Rada Osiedla nr 2 w Policach z okazji Dnia Kobiet zorganizowała imprezę dla mieszkańców. Zebranych gości powitano poczęstunkiem i muzyką na żywo. Miejska kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbi szyi wciąż dostawać i stylurze. Na bankietach, wernisażach pokazywać się dzisiaj codziennie, być kobietą, ta tęsknota czy niekiedy budzi we mnie. W imprezie udział wzięły nie tylko kobiety. Panowie zadbali o to, aby każda z pań otrzymała kwiatka. W Polsce święto kobiet było popularne w okresie PRL. Początkowo ofiarowywano goździki, rajstopy, a później tulipany. Przyszło kilku mężczyzn do nas. Od każdego z panów dostałyśmy kwiatuszki. Rada przygotowała ciasto, kawę, herbatę. Świetliczanki zrobiły też sztuczne kwiatuszki dla każdej z pań i panowie też wręczali. Organizatorzy pamiętali także o trwającej na Ukrainie wojnie. Połączyli więc świętowanie i niesienie pomocy potrzebującym, zbierając dobrowolne datki do specjalnej puszki. Nie zabrakło także wspólnej zabawy przy muzyce.